Nagroda imienia Kazimierza Kuca została wręczona już po raz drugi w trakcie gali odbywającej się w budynku Teatru Śląskiego. Tym razem wyróżnienie zostało przyznane pisarzowi Szczepanowi Twardochowi. Używając słów pewnego tragicznie zmarłego polskiego poety, Kazimierz Kuc, tak jak każdy prawdziwy wielki artysta, był organizatorem zbiorowej wyobraźni. To, jakim on był organizatorem zbiorowej wyobraźni, dla mnie jest ważne przede wszystkim dlatego, że był pierwszym, który pokazał Górny Śląsk w kinie. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle pierwszym. I przez to wszyscy jesteśmy mu dłużni, ponieważ to on wyznaczył albo rozpoczął te drogi naszego myślenia obrazami o Górnym Śląsku. Zawsze mamy olbrzymi problem co do kwestii wyłonienia zwycięzcy. Bo jak popatrzymy na sylwetkę Kazimierza Kuca, który był znakomitym artystą, politykiem, społecznikiem, to kierując się właśnie tymi elementami, możemy powiedzieć, że wszyscy nominowani w pierwszej i w obecnej, mam nadzieję w przyszłych edycjach, kandydaci do tej nagrody spełniają właśnie te cechy. Są doskonałymi artystami, są doskonałymi społecznikami i są doskonałymi politykami, mimo że może tego zawodu nie uprawiają. Bo poprzez swoje dzieła, poprzez swoje zaangażowanie w życie nasze społeczne kierują nami, kierują tak, jak to robił Kazimierz Kuc. Miasto Katowice jest również fundatorem tej nagrody, czyli taka nagroda w wysokości 50 tysięcy złotych i tej fantastycznej statuetki. To jest jeden z ostatnich, o ile nie ostatni, projekt Erwina Sówki. Coś niezwykłego. Erwin odszedł na miesiąc przed pierwszą edycją, przed finałem pierwszej edycji i zdążył zaprojektować tę statuetkę. Nakryklał ją ołówkiem na kartce papieru i Ksawery Kaliski to usystematyzował, nadał temu kształt, no i dzięki temu będziemy mieli po prostu taki projekt, który będzie wręczany każdej kolejnej osobie, która będzie zdobywać to zaszczytne miano i zdobywać nagrodę imienia Kazimierza Kuca. Nagroda imienia Kazimierza Kuca przyznawana przez Teatr Śląski, Miasto Katowice i Uniwersytet Śląski ma na celu uhonorowanie twórcy za wybitne dokonania artystyczne, które odgrywają istotną rolę w aktualnej debacie publicznej, przyczyniając się do budowania społeczeństwa demokratycznego i tolerancyjnego. Miniony rok, drugi rok epidemii, kryzysu uchodźczego, obecnego ryzyka wojny postawił nas w sytuacji rosnącej bezradności, gniewu, bezperspektywiczności. Coraz trudniej pomyśleć, że lepsza przyszłość jest możliwa. Na szczęście my jako gatunek mamy chyba wyjątkową dyspozycję zwaną wyobraźnią, która pozwala pomyśleć to, co nie istnieje. Honorujemy państwa, artystów, ich sztukę, jako niezwykłe maszyny wyobraźni, które pozwalają pomyśleć inne życie niż to, w którym żyjemy. Za to wyrażam państwu wdzięczność i uznanie. W trakcie gali odbywającej się w Teatrze Śląskim po raz pierwszy przyznano nagrodę Ambasador Śląska. Jest to wyróżnienie dla osoby działającej na rzecz regionu górnośląskiego, które trafiło w ręce profesora Tadeusza Sławka, rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996-2002.